Witam wszystkich w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Oczywiście dzisiaj sobie popykamy troszeczkę Velesa. Jutro ma padać, dlatego no musimy się streszczać z prasowaniem. Najlepiej było jeszcze pozbierać dzisiaj te belki, chyba że jutro będzie padało gdzieś tak po południu, przynajmniej tak zapowiadali. W pogodzie dzisiaj oglądałem i mówili właśnie, no i trochę kiepsko. Bo my tu ani nie poprasowane pola, ani nie zebrane. Te belki przynajmniej już żniwa skończyliśmy, to jest jedyny plus. A tu sobie jakoś wycofiemy elegancko i pojedziemy sobie już tędy w sumie. Tylko teraz tak, weź psy odbijmy trochę w tamto i troszeczkę w tą. Tamto z dziadkiem rozładowaliśmy te belki. Ostatnio co były przyczepy, tam na drugą stronę gospodarstwa wziąłem i rozrzutnik. Żeby tutaj nie przeszkadzały w wyjazdach i w ogóle. Dobra, i teraz musimy sobie pojechać w sumie. Kurde, tutaj będzie decało troszki. Ale myślę, nie będziemy sobie jechać na ulicę, tylko sobie pojedziemy po ściernisku tędy. Na pole o tamto, o właśnie. I tam sobie pod lasem będziemy prasować dzisiaj. Muszę zrobić wam jeszcze jakieś te mody na te 200, 400, 600, 800 subów. Żeby przynajmniej, nie wiem, 16 modów jakichkolwiek było, żeby je powydawać. Może jakieś takie na full scriptie nawet wam porobię, żeby to fajnie wyglądało. Dzisiaj w nocy, znaczy dzisiaj w nocy, dzisiaj nad ranem, no bo jednak już jest 35 po północy. Dobra, wsiądźmy sobie. Łajce, ja nacisnąłem. Nieważne, nieważne. Dobra, nie to. Nie chciałem klapy otwierać, tylko tak. Musimy prasę sobie rozłożyć. Opuśćmy sobie podbierak elegancko. Ciężko idzie, jak trzeba naoliwić. Weźmy sobie, otwórzmy sobie oczywiście klapę, no bo jakby inaczej belki latały. I możemy sobie ruszać do pracy. No i oczywiście jeszcze włączmy sobie prasę. No właśnie, na eleganckości, niech się tutaj rozbuja. No i dobra, i możemy sobie prasować. Powoli będziemy jechać, żeby tutaj ładnie zbierało oczywiście. I patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Mapa przypominam na 4000 subskrypcji na kanale, czyli brakuje jeszcze około 1000. Nie no, myślę, że wbicie 1000 subów to nie jest aż tak dużo. Także sobie poradzicie niedługo. Jak będziecie się starać, to może szybko to wyjdzie. Ja sobie nagram jeszcze ten odcinek. Gdy będę sobie go renderował, to sobie najprawdopodobniej coś tam porobię z tymi modami, tak jak wcześniej mówiłem. Bo tak sobie dzisiaj patrzę, niby tam na Facebooku pisałem, że mam dużo modów do wydania jeszcze, prawda? Ale dzisiaj sobie patrzę na w te moje mody, no nie? I z tych takich niewydanych, no to ja w sumie gówno mam. Te trzy ciągniczki, co wam wydałem, no to w sumie one były jako ostatnie z tych modów niewydanych. Znaczy te wszystkie mody niewydane, co mam na tych seriach, no to bym mógł wam wydawać tak stopniowo i w ogóle, tylko tyle, że co potem będę miał w tym, jak to się nazywa, na serii. Po pierwsze będę grał na wydanych modach, co mi się nie będzie podobało, a po drugie, co będę miał, co ja miałem powiedzieć, co miałem powiedzieć. A no, bo na 5000 subów miał być, ma być mod pak wydany, no i nie wiem, czy on będzie do 15 wydany, czy już do 17 wydamy go. Najprawdopodobniej już sobie 15 odpuścimy, gdy już zostanie, kurde, gdy już zostanie wydana ta mapa na 4000 subów, no to będzie to oznaczało najprawdopodobniej koniec LSM 2015 i rozpocznie się nowy okres na kanale LSA 17, bo ja już na 4000 subów, no to myślę marzec, znaczy ten luty, no to gdzieś tak w marcu to najlepiej jakby było. Znaczy no wiadomo, ja bym wolał już, żeby to nawet i w styczniu było. Tylko co z tego, że ja bym wolał, to no, tak szybko i tak nie będzie. 1000 subów to tak serio, to nie jest aż tak dużo, ale jednak sporo. I będziemy musieli troszeczkę na to poczekać, ale to w sumie dobrze, no bo nie no, w sumie już w lutym mogłoby być, bo ja w styczniu mam ferie, teraz na Lubelszczyźnie jest, jako pierwsi mamy te ferie. To ja sobie w styczniu już gdzieś tak w połowie będę cokolwiek robił z tym LS-em 17, najprawdopodobniej wszystkie te o mody, co są na tej serii, zostaną przerobione i będziemy sobie to kontynuowali, tylko tyle, że nie w 15, tylko
17. Dobra, zbierzmy sobie tą somę, żeby tutaj nic nie zostało. Jakbyśmy to złapali, jakby się udało, żeby wszystko. Czy się nie uda? Dobra, udało się chyba. Chyba, że tutaj jeszcze coś zostało, czy nie. Dobra, tu drzewo nie walnęliśmy, także jest ok. Troszeczkę tego... Kurde, coś mi się tu nie wyrobimy chyba. Dobra, elegancko już zawrócone i wyrobione. No i myślę, że dzisiaj mamy dużo roboty, bo tak jak mówiłem wcześniej, że deszcz nadają na jutro, także widzimy się, myślę, nie wiem, dać wam przyspieszone tempo, czy ten, czy może cięcie zrobić, w sumie po cięciu no to gówno z tego będzie, no to przyspieszone tempo i lecimy. Dalej się zająć prasowaniem. Porobiłem sobie już zdjęcia z tego, żeby mieć na miniaturkę, żeby wstawić coś tam na stronkę. I tak troszeczkę myślałem nad tymi modami, które mam wydać na 3200 widzów, co jest w sumie najbliższą liczbą, żeby się dostali jakiekolwiek mody ode mnie. I tak sobie myślę, no co by móc tam wam wydać, prawda? I tak się zastanawiam i doszedłem do wniosku, że wydam wam, no sobie możemy wjechać na zaoranę, wydam wam bizona. A dlaczego wydam wam bizona? A bo tak, wydam wam bizona i jeszcze jakiś tam agregacik najprawdopodobniej i to będzie zakończone na 3400 oczywiście wydam wam przyczepę i może tą. Ja tej przyczepy krótkiej to nie, bo ona nie jest dokończona, mi się pewnie nie będzie chciało jej dokończyć. Także przyczepę wam jakąś wydam już taką na takim zajebistym skrypcie, którego jeszcze nie było w 15, ponieważ działają te burty, te krótkie, znaczy te krótkie, jak długie założycie, to się automatycznie zmienia ta wartość, pojemność przyczepy i w ogóle, tak jak to było w jednej przyczepie zagranicznej, ale w polskich tego do tej pory w 15 nie ma. Także to będzie naprawdę fajne urealnienie. Musimy sobie pojechać z tamtej strony. I tam widzę też, że zostawione jest troszeczkę. Machniemy sobie to, weźmiemy. I będziemy mieli już praktycznie to pole skończone. Dobra, tu ładnie zajedziemy. Tu belka jednak przeszkadza lekko. Ale to raczej nie będzie problemem dla nas. Tu sobie pojedziemy tak. Oho, żeby się tu nie walić przez to. Dobra, weźmy sobie tak i sobie teraz zajedziemy tu i już to pole mamy a nie, bo tam jeszcze przecież zostało kawałkiem, a nie, nawet nie kawałkiem, tu cała długość jest tego i tu pole zaraz obok jest, jak mi się już, powiem wam, że mi się już nie chce tego robić. Już dzisiaj trzy pola już sprasowane mamy. Może to się zrobi poza odcinkiem nawet, bo już nie chcę aż takich długich odcinków wam też robić. Bo pytanie po co? Po co takie długie odcinki robić? A jeszcze bym się zajął dzisiaj robieniem tego bizona dla was. I żeby to ładnie wszystko wyszło, najprawdopodobniej, tak jak już mówiłem, dzisiaj zacznę go robić. Na niedzielę już, znaczy dzisiaj jest już niedziela, bo już jest
Która już jest? 54 po, także 54 po, czyli nawet nie wiem, czy jest odcinka odpowiednia długość. Także możemy sobie jeszcze pojechać i zrobić tamto pole. Tylko ja sobie to podniosę, bo tu na mnie ten się nie zepsuło. Bo tu nie dość, że taka droga jest, to jeszcze to krzywe jest, że to tragedia jest. A tędy o tam od skupu ta droga nie dość, że tutaj jeszcze jest zalane, bo tutaj jest woda w tym, nie wiem, to rów w sumie można powiedzieć, tu kopali kiedyś coś niezasypane i tak zostało. To patrzcie, patrzcie jak się tędy jedzie, tutaj kawałkiem już będzie lepsza droga do tamtego pola przynajmniej, bo no, tu mamy już lepszą, bo ta, to jest tragedia, wam mówię, o tędy o to nie polecam jeździć. Gdy już będziecie mieli tą mapę, no to nie jeździcie tędy. Dobrze, no to już w sumie nie było sensu tego opuszczać, no ale dobra. Profesjonalnie robimy, mamy czas. Już myślę, że gdzieś tak z 16 już pewnie jest. To akurat gdzieś tak do 22 dzisiaj pewnie porobimy w polu. Tu jeszcze buraki, ale to buraki dopiero potem będziemy kopać. Jak już się tutaj, myślę, pouprawia to wszystko, dopiero będziemy coś tam zaczynać z burakami, jeszcze przecież to wszystko zanim się zaora i w ogóle jak to się robi, to łopanie, ile to odcinków będzie. Jeszcze sianokosy się gdzieś tam po drodze najprawdopodobniej machnie i wszystko pięknie, elegancko, cudownie wyjdzie. Dobra, jak to wychodzi, ładne belki. No trochę tych belek będzie, a teraz na skupie belki zbierają takie kostki, bo coś tam jest im to potrzebne, gdzieś tam palą to i tam coś tam, coś tam gdzieś to jakoś tak wykorzystują i to nawet płacą za to. No to jak płacą, to czemu mam tego nie oddać na skup? Jak tutaj w sumie i tak dwie krowy, no to mi to i tak w sumie tyle belek nie jest potrzebne. Będziemy musieli sobie, tak jak mówiłem, niedługo kabinę zamontować do tego bizona. To po pierwsze jeszcze sieczkarnie, no bo to prasowanie to jest żmudna robota. Niby tą prasę mamy, jeszcze do dawno, dawno kupiliśmy. Ale będzie trzeba sieczkarnię do bizona też zamontować i wtedy będzie wszystko na eleganckości robione. Czyli po prostu włączymy sieczkarnię na takiego bizona, tego większego. Tak się zastanawiałem ostatnio, żeby kupić tego rekorda, no nie? Niebieskiego, ładne sieczkarnia, wszystko, kabina, klimatyzacja, elegancko. Myśmy jeszcze tam zmodyfikowali go troszeczkę, no ale nie, za drogie. Jak na nas to na razie jest za drogie. A na razie nie mamy aż tak dużo pola, także myślę, że taki bizon ZO56, którego na razie mamy, troszeczkę go tam odlepszyć, że tak powiem, i będzie na eleganckości chodził. Ile tu zostało? Raz, dwa paski. No taki jeden, dwa paski robiliśmy 2 minuty, czyli minuta jest na jeden pasek praktycznie. Ale ja normalnie elegancko. Teraz nagrałem wam podsumowanie tego roku na YouTubie. Nie wiem, czy to będzie przed LS-em, czy ten odcinek najprawdopodobniej będzie przed tym podsumowaniem, także to podsumowanie będziemy mieli najprawdopodobniej po tym odcinku, także jutro. Ten odcinek w sumie też nie wiem, kiedy będzie, no może w poniedziałek albo we wtorek. Nie wiem, jak się uda go wrzucić, bo już trochę filmów zazwyczaj tak mam, że jak sobie siądę w tą sobotę i niedzielę, bo to sobie myślę, no w znaczy jeszcze piątek trzeba dodać do tego, piątek wieczorem, no to zazwyczaj ja ponagrywam sobie długo, bo ja lubię nagrywać. Tu się w buraki gościowi walimy. Czy to nasze? To chyba nasze buraki tu są. No bo my mieliśmy dwa pola koło siebie przecież. Już trudno, tam nic im się nie stanie raczej. Kurde, tu się nie wyrobimy. Trzeba to jakoś ładnie tak wykręcić. Już jak wydałem te mody ogólnie na 3000, to już tam widziałem. Ta 60 jest przerobiona do 17, ale nie było zakazów przerabiania do 17, także na spokojnie ich sobie przerabiają ci, co chcą, aby tam nie zmieniali linku, tak jak mówiłem. No w sumie teraz to już tak, te mody, co wam wydaję, już i tak nigdy ich nie będę używał, także można robić z nimi, co chcecie. Ta 60, ona na 5000 dopiero wyjdzie w modpaku pewnie. Tak pytają też ludzie o ten, tak jak ja widziałem te komentarze na tym, pod tym filmem 3000, no nie? Że Heros, a mapa, a czego mapa nie jest wydana? No kurde, ja mówiłem, że mapa na 4000, a mody jakieś tam będą na 3000. Nikt nie mówił, że mapa będzie wydana na 4000 subów.
Znaczy na ten, na 3000 subów, sorry. No przecież to głupota było wydawanie na 3000 subów mapy, gdy jeszcze seria na niej jest. I co ja bym wam nagrywał? Wtedy musiał poświęcić nie wiadomo ile czasu na przerobienie tych modów wszystkich do 15, do 17. Nawet nie wiem w sumie jak to się robi, bo chyba, że tak samo się robi, jakoś nie interesuje się tym. Aż sobie tu w krzakach ją sobie włączymy, ale już będziemy jechać po polu. No tutaj troszeczkę pozostawało, ale to sobie zaraz machniemy. Czekajcie, a ten przejazd ile mieliśmy? Tu też dwa. To akurat 3 minuty, czyli coś troszeczkę, albo tam jeszcze zawracaliśmy i poprawialiśmy i dlatego. Trochę belek będzie, czyli troszeczkę kasy zarobimy nawet z tych belek, jak się tam sprzeda na ten skup. Nie wiem, tego raczej nie będę nagrywał, to nie ma sensu tego nagrywać. Bo to i tak tylko się będzie jeździło z gospodarstwa, sprzedaż zboża wam pewnie nagram. I co będzie po tym odcinku, co będziemy robić? Najprawdopodobniej trzeba będzie zebrać te belki. Jutro się zajmę zbieraniem tych belek. Albo jeszcze nie, no dzisiaj pasowałoby sprasować to wszystko, no to jutro rano będziemy zbierać szybko te belki z samego rana. I później zrobimy sobie, jak będzie deszcz, jak będzie padało, no to sobie będziemy mogli wtedy, kurde już, o już dobra, po tych burakach się pojedzie, to będziemy mogli, jak będzie padało, sobie pojechać orać trochę, chyba że duże błoto będzie, no to wtedy sobie odpuścimy z tymi pracami, może jeden dzień wolny sobie zrobimy ogólnie, bo nie wiem ile tego deszczu spadnie. Też wiadomo, że nie chcę dziś się zakopać tym największym ciągnikiem, a potem jeździć i wyciągać go, to też nie dość, że paliwo się straci i w ogóle to nie chce się po prostu człowiekowi. Gdzie my jechać? Gdzie my będziemy jechać? Tu jeszcze trzeba machnąć na tym kawałeczku. No tu jeszcze zostało i tam widziałem kawałkiem. No to już sobie potem poprawimy. No i oczywiście subskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Ja sobie tam będę jechał już na kolejne pole. No ale z racji tego, że odcinek i tak już najprawdopodobniej trwa 20 minut, to ja się z wami żegnam. Cześć. I'm looking like money.